Trener Łukasz Wiśnik, Oskar Przysuka. Panie trenerze, jak pan oceni miniony sezon, ten, który był? Witam serdecznie. Sezon finalnie uważam za bardzo udany, bo 9. miejsce na koniec tej ligi, tych rozgrywek, to bardzo dobre miejsce. Jednakże oczywiście wiemy, jakim problemem się borykaliśmy w rundzie jesiennej i te problemy spowodowały, że no cóż, zimę musieliśmy przełknąć gorycz tak naprawdę porażki dla nas w rundzie jesiennej. Wiedzieliśmy, że mieliśmy dużo kontuzji, dużo różnych sytuacji, które powodowały, że nie mogliśmy wykorzystać optymalnie kadry, a to finalnie spowodowało, że te wyniki były daleko od tych, które zakładaliśmy, które gdzieś chcieliśmy osiągnąć. W związku z tym zima pełna roboty, odpowiedniego przygotowania fizycznego, ale też takiego mentalnego. No i finalnie ekstra runda wiosenna, która spowodowała, że cieszyliśmy się z tego 9. miejsca. Jestem bardzo zadowolony i tutaj naprawdę olbrzymie uznania w kierunku moich zawodników kieruję, bo wykonali kawał solidnej, świetnej roboty w rundzie wiosennej. Musieli udźwignąć nie tylko ciężar gatunkowy tej ligi, ale przede wszystkim to, że musieliśmy tak naprawdę w każdym meczu drżeć do końca tej ligi o utrzymanie. Jednakże wytrzymali tą presję. Zdobyliśmy finalnie 31 punktów w tej rundzie wiosennej, co tak jak powiedziałem na wstępie, dało nam 9. miejsce. Także reasumując to wszystko, uważam sezon za bardzo udany. Zrealizowaliśmy zadanie, które chcieliśmy. Utrzymaliśmy się na dwie kolejki przed końcem tej ligi, co przy początku tej rundy i po rundzie jesiennej nie było takie oczywiste. Także super, super runda, a finalnie cały sezon bardzo udany. Panie trenerze, nowy sezon, nowe oczekiwania. Jak to pan widzi? Może pan przybliży coś? No jasne, nowy sezon, nowe oczekiwania. Biorąc pod uwagę, że tak dobra runda wiosenna, chciałoby się powtórzyć to i kontynuować w nowym sezonie, no ale zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego, że ta liga, mam wrażenie, z sezonu na sezon jest coraz trudniejsza i coraz bardziej wymagająca. Zdajemy sobie z tego sprawę, ale też przystępujemy do tego nowego sezonu, tej nowej rundy jesiennej z olbrzymim bodźcem, jakim jest wiadomość i informacja o tym, że wracamy na swoje boisko, na swój stadion, do swoich kibiców, co nas bardzo cieszy. Ten powrót nastąpił już w czwartej kolejce 28 sierpnia w meczu z Ząbkowią Ząbki. Z tego miejsca oczywiście bardzo zapraszam wszystkich zainteresowanych, aby nas wspierali i dopingowali nasz zespół. I ten bodziec powoduje to, że przystępujemy z nowymi nadziejami do nowego sezonu. Jednakże, tak jak też powiedziałem na wstępie, wiemy, że to jest liga trudna, w związku z tym będziemy, że tak powiem, w każdym meczu starali się zdobywać punkty, tak żeby nie powtórzyła się sytuacja z poprzedniego sezonu, żebyśmy mieli spokojniejszą zimę po dobrze przepracowanej rundzie jesiennej. Panie trenerze, kto ubył? Był mój asystent, Dawid Sala, który był przez pewien czas grającym asystentem, to po pierwsze, a przede wszystkim był nasz podstawowy zawodnik, lider zespołu Tomasz Bogołębski. Dodatkowo Jarosław zmienił barwy, a także Maciej Knap i Damian Jaszewski. W to miejsce pozyskaliśmy również kilku zawodników, bardzo wartościowych zawodników. Jest to Maksymilian Wochtman, jest to Piotr Buda, jest to Jakub Świątek, Tomasz Łogowski, a także Tomasz Janiszewski. Czy zarząd postawił jakieś cele? Oczywiście. Trudne pytanie. Myślę, że ten cel tak naprawdę być może wyegzekwuje się sam w przeciągu całych rozgrywek, tak? Nie chcielibyśmy powtórzyć sytuacji, tak jak powiedziałem na wstępie, że musimy drżeć w rundzie wiosennej, martwić się, bo mamy mało punktów po rundzie jesiennej. No, chcielibyśmy oczywiście, żeby miejsce w pierwszej dziesiątce było dla nas i żeby to miejsce było spokojnie osiągnięte. Ale zdajemy sobie sprawę z tego, że ta liga, tak jak powiedziałem, jest bardzo trudna, bardzo wymagająca i trzeba będzie naprawdę mocno popracować, żeby rzeczywiście ten cel, jakim sobie rzeczywiście stawiamy, miejsce w pierwszej dziesiątce, był zrealizowany. Po spadku w trzeciej ligi ta czwarta liga jest naprawdę bardzo mocna. Tak, oczywiście. Wiemy, jakimi budżetami operują zespoły. Wiemy też, że w tym momencie już kilka zespołów, co najmniej sześć zespołów, myślę, że głośno o tym mówi, że będzie walczyło o awans do trzeciej ligi. W związku z tym to już powoduje, że gdzieś już robi się taki delikatny podział na zespoły, które będą pewnie mocno walczyły o awans i zespoły, które będą chciały, tak jak i my, spokojnie utrzymać się w tej lidze. Pana drużyna jest znana z tego, że wygrywa z faworytami. Czy można powiedzieć, że drżycie przed nami? Czy my do każdego meczu podchodzimy bardzo podobnie. Chcemy w każdym meczu pokazać, na co nas stać i być może czasami
ten aspekt mentalności, że gramy z zespołem teoretycznie od nas lepszym i gdzieś, który widnieje w tabeli dużo wyżej, powoduje to, że emocje się mobilizujemy. No jednakże, tak jak powiedziałem, wiemy, że w każdym meczu musimy wyjść maksymalnie skoncentrowani, zmobilizowani, bo w końcowej fazie każdy punkt może być na wagę złota. Dziękuję. Bardzo dziękuję.